Jest szpital, są wolne łóżka, ale jest problem z personelem. Chodzi o sytuację szpitala Żywiec, w którym utworzono jedyny w całym powiecie oddział dla pacjentów chorych na COVID-19. Na oddziale znajdują się 34 łóżka dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, wyposażonych m.in. w aparaturę tlenową. Na dzień dzisiejszy mamy 6 lekarzy, którzy pracują w systemie 24-godzinnym i 48 godzin odpoczynku. Jest to wyjątkowa mała ilość personelu. Mamy możliwość zwiększenia ilości łóżek z uwagi na to, że nasz szpital posiada instalację centralną, instalację tlenową przy każdym łóżku. Niestety z uwagi na brak personelu te łóżka nie są wykorzystywane w pełni. Dodajmy, że jeżeli ktoś z personelu zachoruje na COVID, to oddział będzie musiał zawiesić działalność, bo dodatkowych rąk do pracy brak. Pomóc chce samorząd. Na początku listopada apel w tej sprawie wystosował starosta. Zwracam się z olbrzymią prośbą do personelu medycznego, w tym do lekarzy rodzinnych, lekarzy mieszkających na terenie powiatu żywieckiego, różnych specjalności, pielęgniarek, ratowników medycznych i ratowników KPP, o wsparcie pracy oddziałów szpitala Żywiec. Każda godzina dyżurowa przepracowana przez państwa miałaby olbrzymie znaczenie dla pacjentów wymagających hospitalizacji i oznaczałaby rozciągnięcie opieki nad państwa pacjentami na terenie nowoczesnego szpitala. Apel jednak spektakularnych efektów nie przyniósł. Póki co do szpitala zgłosiło się tylko 2 lekarzy oraz kilka pielęgniarek, którzy pracować głównie mogą w weekendy, co nie rozwiązuje problemu płynnego funkcjonowania oddziału covidowego. Do pracy zgłosili się również ratownicy medyczni. Jedna z teorii mówi, że lekarze boją się pracować w nowej placówce. Być może inna organizacja, być może strach przed nowym właścicielem. No pewnie te obawy są. Pewne przyzwyczajenie. No jeżeli ktoś pracował 20 lat w starym szpitalu, to nawet do tego starego, no nieporównywalnie, jeżeli chodzi o infrastrukturę miejsca, potrafi się przyzwyczaić. Nowo powstała placówka w Żywcu ma dopiero 2 miesiące. To nowoczesny szpital, którego budowa firmy Interhealth Canada kosztowała 220 milionów złotych. Przez najbliższych 30 lat szpital ma działać na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, co jest ewenementem na skalę całego kraju. Później formalnie ma przejść w ręce powiatu. Lekarze mówią, że tu nie chodzi o strach przed nowym miejscem czy organizacją pracy, a o to, jak wygląda szara rzeczywistość oddziałów covidowych. To jest ekstremalna lekarska praca. Ekstremalna fizycznie. Już nie mówię tylko, że wiedzowo, bo tu akurat może nie jest to już tak trudne, tylko ekstremalna fizycznie. Kilka godzin w kombinezonie dla każdego jest trudne, tym bardziej, że trzeba jeszcze się starać tym ludziom pomóc w sposób maksymalny. Rekrutacja na oddział covidowy trwa cały czas. Według danych sanepidu hospitalizowanych na terenie powiatu żywieckiego jest 51 osób.